Dzień dobry, mały update'ik. Zaczynamy od bieda HIT. Co tu się dzieje? No to co? No przede wszystkim paru nowych mieszkańców. Jak widzicie, Naony i Nessa. No stwierdziłem, że tak tu troszeczkę pustawo w tym akwarium jest w obsadzie rybnej i generalnie chciałem dorodostomusy dokupić z tych czterech, które mi tu wyskoczyły, znaczy z tej szóstki, którą tutaj miałem, cztery wyskoczyły przecież mi w ciągu tego roku, więc pomyślałem, że dokupię następne 5-6 sztuk, kurde, no ale niestety nie było ich w sklepie, więc opadło na neony, no. Wiem, ten kurz od tego CO2, strasznie to wygląda, też mi się to nie podoba, ale no, jest jak jest. Rośliny. Od czego tu zacząć? Może helantium, czyli ta trawka tutaj, tu i tam z tyłu za tym kamieniem. Jak widać, podniosło się już ładnie, zaczyna to już iść do góry, więc no minął tydzień, no to więc no nie ma co się tu spodziewać jakichś wielkich, spektakularnych efektów. No ale jest ok, jest dobrze. Widzicie tutaj, ona jest posadzona tu między tymi dwoma kamieniami, do tego dużego taki pasek i z tyłu za tym dużym kamieniem w takim półkolem, więc zobaczymy, jak to zarośnie, jak to będzie wyglądało. Marsilacea, czy jakoś takoś to się nazywa, czyli ta roślina, która rośnie tam za tym kamieniem, tam będzie stanowić jakiś taki wyższy trawnik. Też już bardzo fajnie, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, listki fajnie się popodnosiły, idą do góry. Myślę, że już w przyszłym tygodniu będzie trzeba zrobić pierwsze obcinanie pojedynczych listków. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać. Trawnik. Trawnikowi jest tutaj ciężej. Lżej mu szło w tym podłożu aktywnym, znaczy szybciej rósł w tym podłożu aktywnym niż w tym żwirze, ale tak samo wrzucam wam tutaj zbliżonko, proszę bardzo, przyrosty są młodych, jasnozielonych listków, więc rośnie. On jest, trawnik jest posadzony na całej tutaj, kurde, no zresztą chyba widzicie, no co kawałeczek tam, w niektórych miejscach to jeszcze nie wyszedł spod tego żwiru, ale jest cały tutaj ten, także całe dno będzie obsadzone no, praktycznie w 100%. Wrzuciłem tą trawkę z tej mojej 350 tutaj, tak na próbę zobaczyć, jak to sobie będzie dawać radę tutaj w 60. No bo na stronie Tropiki jest to roślina pod tytułem Medium, więc no, to nie jest roślina ta z tych najprostszych, a w ogóle to jest roślina błotna jakaś tam i nie wiem, czy to będzie tutaj fajnie rosło, czy nie będzie fajnie rosło. Chcę spróbować, zobaczyć. No i tyle, no próbujemy. Próbujemy, to 60 to taki też poligoniaczek mój. Tyle. Na razie odpukać w niemalowane, czy tam w malowane, nie wiem, kurde, w głowę chyba najlepiej. Na razie jeszcze jakoś tak nie gloni mocno, chociaż pojawiają mi się tutaj po prawej stronie na szybie, na dole jakieś takie naloty. Tu widzę, kurde, coś też mi się zaczęło w tym miejscu, jest jakieś takie ciemniejsze jak gdyby. Podmiankę robiłem, jakieś tam z 30% wody podmieniłem i nic poza tym. Mówię, odpukać na razie nie jest źle, z 60. Tyle. No, to trzeba czekać po prostu, no, trzeba czekać na efekty tego, co tu z tego wyrośnie i jak to będzie wyglądało, czy moja koncepcja jakaś taka wizualna no, się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, no zobaczymy. Myślę, że te neony, jak tu się zazieleni, tak już naprawdę te neony będą może fajniej wyglądać, bo no bo teraz no takie są, wiecie, no na jakimś takim szarym tle, chociaż też no fajnie chyba to wygląda. Dobra, no tyle z 60 HT, żeby to nie przedłużać, nie wiem, nie opowiadać kurna farmazonów tutaj wam. Przechodzimy do 350.
350. Tak. Pierwsza sprawa. Musiałem trochę zrobić porządek z Lotosem. Lotosami. Bo się tutaj zaczęły rozrastać mi na potęgę. A szczególnie liście nadwodne, jak widzicie. No i światełeczka praktycznie zero było przy dnie, bo te liście, kurna, zasłoniły wszystko. No więc przetrzebiłem. Przetrzebiłem troszeczkę lotosa z tymi górnymi liśćmi. Wywaliłem całkowicie walicnerię z tego akwarium. Bo ona tutaj raz, że się rozrastała też na potęgę, a dwa to... No, jakoś mi nie pasuje do koncepcji tutaj tego akwarium. Tak jak wam pokazywałem, w 60 tutaj rośnie ta trawa, kurde, którą tam na próbę wsadziłem do 60. Więc ją rozsadziłem. Ja już kiedyś wspominałem, ona tutaj w 350, no, podgniwa, jeden liść gnije, drugiego liścia wypuszcza i tak, no, tak sobie, kurna, no, wegetuje. Ale mimo wszystko się jakoś tam rozrasta i z jednej czy tam z dwóch roślinek zrobiło mi się tych roślinek tam 3 czy 4. Więc ją rozsadziłem troszeczkę bardziej tutaj w bliżej lotosów. Tak jak mówiłem, że chciałbym, żeby te lotosy stanowiły tutaj główną roślinność, a ta trawa, żeby tylko uzupełniała między tymi badylami, które wystają góra-dół, żeby ta trawa po prostu uzupełniała tą wolną przestrzeń. No i tyle. Nie wiem, czy jest lepiej, czy jest gorzej. No, odsłoniły, ta walicneria mi troszeczkę zasłaniała te filtry i te wloty i wyloty z filtrów, ale no... No bo akwarium ma być fajne, ma być ładne, ma być piękne, mają się, nie wiem, znajomi, czy tam sąsiedzi, czy koledzy, czy koleżanki, kurna, przyjść i powiedzieć wow, ale nie aż do tego stopnia, żeby się tam przejmować, kurde, tym, że widać jest filtr, czy rurkę. Dobra, moje maluszki, które wam już pokazywałem kiedyś, proszę bardzo, są dalej, są na pewno 3 sztuki. Były 4, ale wczoraj przy porządkach, no, jednego padniętego znalazłem, no, nie wiem, czy go któraś z ryb dopadła, czy po prostu zdech, bo się nie dorwał do jedzenia gdzieś, czy... No, nie mam pojęcia. No, no jest lekka obawa, mam lekką obawę, że niestety ten zbrojnik, bo on cały czas siedzi w tej tam noże, kurde, i podejrzewam, że jeszcze 3-4 pewnie takie małe zbrojniczki będę miał. Te L66 i cieszy i nie cieszy. No ja mówiłem, no kurde, akwarium jest za małe na taką ilość zbrojników. No jak mi dojdzie jeszcze z 3-4, miałem 5. Są 3 małe, czyli już jest 8. I jeszcze jak dojdzie z 3-4, to będzie 12 zbrojników. No przecież one się tutaj pozabijają w tym akwarium. To nie są małe zbrojniki, to są zbrojniki, które mają kilkanaście centymetrów, tak? 12, 13. Więc to nie są malutkie zbrojniczki. No i będą się tłukły, no a potem będzie walka z wyłowieniem, kurde, 5 czy 6 sztuk z tego. No ale no mówię, no zawsze maluszki, jak się rodzą w akwarium, zawsze chyba każdego akwarystę to cieszy. Dobra, to jest ten temat. No i ostatni temat, kurde, krasnorosty. Wiecznie, kurna, wraca ten temat krasnorostów. Wiecznie ludzie się pytają, dlaczego, po co, jak, kiedy i w ogóle ten. Mnie osobiście, każdy może mieć inne zdanie, zgadzam się z tym, ja jestem pewien. Możecie to na moim kanale sprawdzić, moją teorię. Nieraz się chwaliłem krasnorostami u siebie w akwarium. Teraz też się mogę wam pochwalić krasnorostami. Ale też nie w jednym filmie mówiłem wam wcześniej, że giną mi krasnorosty. Że giną mi krasnorosty i kurna, miałem takie piękne i obrastały mi tak pięknie korzenie, kurczę, a teraz mi giną, nie? I ja to wiążę tylko i wyłącznie, znaczy może nie tylko i wyłącznie, ale w 90% powodem krasnorostów w naszych akwariach są zanieczyszczenia. No, jest,
DOK, nie? Czyli węgiel organiczny, który jest w naszych akwariach. Możemy mieć najczystszą wodę, jaką tylko kurna sobie tam wymarzymy w tym akwarium. No teraz też u mnie tutaj nie widać żadnego jakiegoś wielkiego zakurzenia. No oczywiście ono tam jest jakieś drobne, ale nie ma ten. Ale spójrzcie, co się dzieje, kiedy kurna to mikrozorium tutaj po prawej stronie ruszę, albo to tutaj, to po prawej stronie, albo to tutaj na tym wielkim korzeniu, nie? Albo z tego korzenia tutaj, z tych zakamarków. Zobaczcie, co się dzieje, jak kurna stamtąd, co stamtąd wylatuje. No, oczywiście, no to są cały ten kurz, który ten, to żaden filtr, tutaj są trzy filtry. Dwa filtry o przepływie 1200 litrów na godzinę i jeden o przepływie tam 500 czy 600 filtrów na godzinę. Nawet ten wylot jest tutaj, o widzicie, praktycznie zaraz niedaleko tego korzenia i tam on obmywa. Żaden filtr nie jest w stanie wypłukać z takich roślin, z takiego korzenia, wszystkich tych zanieczyszczeń. One zawsze gdzieś tam będą zalegać. W mniejszym, większym stopniu zawsze gdzieś tam będą zalegać. I to jest powód naszych krasnorostów. Oczywiście filtry, czyszczenie filtrów też ma swoje znaczenie. Jeżeli ktoś ma, u kogoś się już pojawiły te krasnorosty, no to niestety co 2-3 miesiące ten filtr trzeba wyczyścić. I to trzeba go dobrze wyczyścić. Nie mówię, że pod wodą kranową i tak dalej, ale trzeba dobrze te gąbki, dobrze tą ceramikę przepłukać, kurczę, żeby to było czyste. Wyzbierać wszystkie, kurde, gnijące liście. No każde jedno zanieczyszczenie, które będzie powodowało, że nam ten dok będzie podskakiwał, będzie sprzyjało krasnorostom. Ja jestem o tym przekonany, bo u mnie krasnorosty jakieś 2 miesiące temu czy 3 miesiące temu, możecie sprawdzić u mnie w bibliotece, są filmy, że giną krasnorosty, pojawiły się znowu, urosły, znowu ładne, mi się to podoba akurat, zresztą typ akwarium jest taki jaki jest i pasują tutaj bardzo dobrze krasnorosty. One się pojawiły w momencie, kiedy ja znowu zacząłem stosować liście katapangu. I te liście katapangu u mnie, one się rozkładają do cna, do końca, aż zostaje sama jedna taka żyłka, patyczek taki malutki. A zresztą tutaj chyba, nie wiem czy zobaczycie, tu jest taki, o, końcóweczka takiego liścia. I krasnorosty wróciły. Krasnorosty wróciły. Także jakieś tam podejrzenia, fosfor, azot, nie wiem, potas, kurna, srotas i tak dalej. Też oczywiście można trzeba trzymać te wszystkie parametry w jakichś tam ryzach, normach, ale jeszcze raz powtarzam, dla mnie 90% odpowiedzialnej rzeczy za wzrost krasnorostów to są zanieczyszczenia w akwarium. Nikt mnie nie przekona, ja mam na swoim akwarium już od 3 lat, kurde, już miałem te krasnorosty wielkie, potem miałem mniejsze, potem znowu miałem wielkie i to wszystko się wiązało z tym, że albo używałem liście katapangu, albo robiłem większe podmiany, albo nie używałem liści katapangu i robiłem jeszcze większe podmiany, nie? I takie jest moje doświadczenie. Dobra, dla tych, którzy, kurczę, są spostrzegawczy, tak, tą Agassiz 60, która mi tam została samiczka, przełożyłem do 350, no bo dla niej tam nie ma warunków. To są ryby, które, kurde, potrzebują zarośla, potrzebują kryjówki jakieś tamten, a widzieliście 60, jak wygląda 60, to jest pustynia roślinna, więc to nie jest miejsce dla niej. Tutaj w tym 350 może jej dokupię samca, jak będzie okazja jakaś i będzie jakiś taki fajny samczyk Agassizi, to może dokupię jej samca. Tyle chyba z update'u. Akwarium wygląda tak jak wygląda, wiele się nie zmieniło, poza tym, że mówię, walisneria wyleciała i troszeczkę tu z lewej strony przesadziłem. Dobra, tyle. Trzymajcie się, do następnego razu, do następnego kazania w niedzielę. Wielebny się kłania. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!